Proszę pana, czym jest hipnoza? To jest pojęcie bardzo szerokie i złożone. I pojęcie obrośnięte olbrzymią ilością mitów. Hipnoz, sen, kojarzony był z takim stanem, w którym człowiek traci kontrolę nad rzeczywistością, przenosi się nagle w stan duchowy, w stan nieracjonalny, w stan, nad którym nie sprawuje kontroli. Obecnie nie patrzymy tak na hipnozę. Obecnie uważamy, że hipnoza to stan, który przeżywamy w każdej chwili. Hipnoza to stan, który przeżywa ktoś, kto patrzy w ekran telewizora i patrząc w ekran telewizora, nagle wstaje i puka w tą szybkę i mówi: uważaj, uważaj, morderca jest za drzwiami. Każdy stan, w którym absolutnie koncentrujemy się na przedmiocie lub idei lub czymś, co nagle nas zafascynowało z zupełnie różnych dziedzin, może być absolutnie tożsamy ze stanem hipnozy. A czym się różni się hipnoza estradowa od innych rodzajów hipnozy? Hipnoza estradowa stoi, aczkolwiek nie należy jej niedoceniać, stoi obok hipnozy terapeutycznej, obok hipnozy, którą możemy wykorzystywać do celów dydaktycznych. Splata się z nią bardzo mocno, jednak opiera się nie o to, aby wydobyć z klienta, z którym się pracuje, odpowiednie zdolności czy odpowiedni potencjał, aby wyposażyć go w odpowiednią wiedzę, którą sam już w sobie posiada. Ale na tym polega, aby pokazać nadnaturalne zdolności hipnotyzera. Stąd hipnotyzer stoi na scenie, wybiera klientów, których dzięki doświadczeniu rozpoznaje, ponieważ można rozpoznać osobę, która jest podatna na trans, robi testy na podatność hipnotyczną, a potem za pomocą sugestii powoduje, że ta osoba wygina się w łuk kataleptyczny, zamiera w pozycji, w której można na przykład na niej usiąść, a ona nie czuje tego ciężaru. Rozwojowe moim zdaniem to nie jest. A proszę powiedzieć, podczas hipnozy niedyrektywnej, jakie skutki można osiągnąć? Klient odcina się od bodźców zewnętrznych, koncentruje na problemie lub na zadaniu, które ma wykonać i całą swoją istotą i wewnętrzną i zewnętrzną to zadanie ze wszystkich sił realizuje. Uruchamia wyobraźnię, jego ciało zaczyna pracować w innym rytmie. Zatem, gdyby stosować hipnozę dyrektywną z przeznaczeniem terapeutycznym, to po takich kilku albo kilkunastu wydanych poleceniach można klienta dalej prowadzić w sposób łagodny, perswazyjny i doprowadzać do tego, że sugeruje mu się rzucenie palenia papierosów lub zanik łaknienia napojów wyskokowych. A czym jest przebudowa w sześciu krokach? Przebudowa w sześciu krokach to taki model, który opiera się o troszeczkę o myślenie magiczne, w zasadzie nie tyle magiczne, ile symboliczne. To taki model pracy z klientem, którego najpierw wprowadzamy w lekki trans za pomocą sugestii, by rozluźnił swoje ciało i umysł, a potem proponujemy mu, aby zastanowił się nad problemem, który chce rozwiązać. Prosimy go, aby wyobraził sobie część symboliczną, która mogłaby odpowiadać za ten problem, która mogłaby być znakomitą reprezentacją tego problemu. I ta część z reguły się pojawia. Z reguły się pojawia, nawet u najbardziej opornych klientów. Klient nawiązuje dialog z tą częścią. Czasami ta część nie chce absolutnie się uzewnętrzniać, nie chce mówić symbolicznie oczywiście klientowi, dlaczego tak właśnie postępuje, z jakiego powodu wywołuje taką potrzebę. W tym pierwszym kroku tłumaczymy klientowi, że każda taka część, taka, której szalenie nie znosi w sobie, ma dla niego absolutnie pozytywne intencje. On dzisiaj nie potrafi przemawiać publicznie, bo coś go dławi w gardle. Ale być może ta część
chce go ochronić przed kompromitacją albo przed karą. I wtedy, proszę Państwa, pytamy się, czy jest jeszcze jakaś inna część panu, pani, której to nowe rozwiązanie nie odpowiada. I proszę Państwa, bardzo często wychodzi jak szydło z worka następna część, która mówi, nie, to nowe rozwiązanie mi nie odpowiada, ja chciałbym, żeby dalej było po staremu. I tu dochodzimy do problemu korzyści wtórnych. Ja się chcę pozbyć palenia papierosów. Absolutnie. Ale ponieważ pracuję w zespole, w którym wszyscy palą, tak naprawdę nie chcę tego, bo wiem, że kiedy się pozbędę palenia papierosów, to stracę prawa do przerw fizjologicznych. Rolą prowadzącego i rolą właśnie tego, nazwijmy to, hipnotyzera, jest takie prowadzenie dyskursu poprzez rozmaite figury stylistyczne, poprzez odwoływanie się do zasobów, poprzez rozmaite techniki wizualizacyjne czy jeszcze inne techniki, których pełne jest, pełen worek znajdziemy w rozmaitych działaniach terapeutycznych, aby klient znalazł rozmaite drogi, za pomocą których dogada się sam ze sobą i znajdzie to ostateczne rozwiązanie. Proszę powiedzieć, czy każdy może przeprowadzać hipnozę, czy trzeba mieć jakieś umiejętności, specjalizacje? Na pewno trzeba przejść parę kursów, warsztatu, na którym stopniowo uczymy się, jak pracować z psychiką człowieka, jak wprowadzać go w ten stan hipnozy. Predyspozycje są przydatne, ponieważ taka osoba szybciej to czuje i można widzieć, że ma dobre efekty terapeutyczne. Przychodzą na kursy nawet ludzie z budowy, którzy okazało się później, chcieli zaimponować towarzystwu, że mogą zahipnotyzować każdego. Oni tego nie zrobią. Oni mają złe potrzeby. Hipnoza jest dla tych, którzy chcą pomóc innym. A proszę powiedzieć, czy każda osoba, która poddaje się hipnozie, jest w stanie wejść właśnie w ten trans hipnozy? Chodzą w społeczeństwie takie pogłoski, że niektórzy są niepodatni, albo że niektórzy nie wchodzą w stan hipnozy. Prawda jest taka, że wszyscy zasypiamy, a więc wszyscy dwa razy dziennie jesteśmy w tym stanie, kiedy się budzimy, kiedy zasypiamy. Natomiast osoby, jeżeli nie chce ktoś być zahipnotyzowany, są tacy, którzy próbują. Nie warto do nich podchodzić, bo oni nie wejdą. Oni się będą kontrolować do końca, ale to jest ich wybór. Natomiast osoby, które przychodzą, żebyśmy im pomogli, każda osoba wejdzie w stan hipnozy, natomiast prawnicy, sędziowie, pedagodzy, nauczyciele, ludzie, którzy kontrolują inne osoby, na początku wolniej, trochę trudniej wchodzą w ten stan, jakby bali się kontrolować, co się będzie działo z nimi. Potem to ulega zatarciu i reagują tak jak wszyscy. Proszę powiedzieć, czym jest energoterapia? Energoterapia jest to pojęcie ogólne, ponieważ ono mówi, że człowiek posługuje się przepływem energii, wykorzystuje przepływ energii do pomagania innym. Tak naprawdę jest kilka systemów, które właśnie mówią o przekazywaniu energii, od duchowego uzdrawiania przez reiki, typową bioterapię. One się tylko różnią albo źródłem, z którego pobiera się energię, albo sposobem przekazywania. Efekt jest podobny. To znaczy człowiek dostaje, pacjent, taką ilość energii, która wzmacnia jego odporność i czuje po prostu przypływ sił do życia, do działania. A proszę pana, czym jest psychosynteza?
Psychosynteza jest to jeden z działów psychologii. Można ją streścić w paru zdaniach, że człowiek tak naprawdę powinien dbać o siebie, bo jest niepowtarzalny. Ma wszystkie cechy, które są mu potrzebne, a więc porównywanie w konkursach piękności nie ma sensu, bo tylko wprowadza stres i niewiarę w siebie. Psychosynteza pokazuje, że warto inwestować, dbać o siebie, bo czujemy się sobą bardzo dobrze, nawet pokochać się. Drugi element psychosyntezy mówi, że jesteśmy elementem, śrubką bardzo ważną takich budowli jak społeczeństwo, kultura, Ziemia czy kosmos, a więc sami dbając o siebie, każda ze śrubek, jeżeli będzie dbała o swój rozwój, skorzysta społeczeństwo, skorzysta Ziemia.